Proszę bardzo. Proszę bardzo. Proszę sobie, za chwilę sędziowie podadzą wyniki biegu familijnego. Zapraszamy tutaj najpierw po medale, a za chwilę jeszcze sędziowie analizują wyniki, bo jak widzieliście Państwo, była zacięta walka na trasie. Także proszę uzbroić się w chwilę cierpliwości. Ja w każdym razie byłem przedostatni, także nie najgorzej. A za chwilę zobaczymy, kto był pierwszy, drugi i trzeci. Gratuluję! Jesteś najlepszy! Jesteś najlepsza, gratuluję. Ja mamy pierwsze miejsce od końca, ale Dominika biegła sama. Gratuluję. Trzecie miejsce w biegu familijnym, wyjątkowym biegu, pierwszego biegu konopielki, rodzina Redliński. Brawo! Panie Mariuszu! Gmina Turoś obecnie, tak? Ale serce wciąż bije dla Juchnowca, prawda? Tak jest. Najmłodszemu gratulujemy. Gratulujemy. Gratuluję. Mateusz Julka, Mariusz Redliński. Gratuluję. I córeczce damy. Proszę bardzo. Gratuluję. Dziękujemy bardzo. Gratuluję. Miejsce drugie. Rodzina Państwa Bieryło. Gmina Juchnowiec, Ogrodniczki. Tym bardziej mi miło, że dzieci chodzą często na zajęcia ośrodka kultury i fajnie, że są z nami w tej wyjątkowej chwili. Przedstawcie się tak imionami przynajmniej wszystkim tutaj, żeby usłyszeli, jak macie na imię. Michał. Maciek. I pani? Agnieszka. I pani Agnieszka. Brawo dla Państwa Bieryło. Czekając na zwycięzcę, powiem, że nagrody rzeczowe w biegu familijnym ufundował sklep Pędziatr, mieszczący się w Białymstoku przy ulicy Zemanhofa. Właściciel jest z nami, pobiegnie na 10 km, także cieszymy się z nawiązanej współpracy. Bieg familijny, mistrz pierwszego biegu konopielki, Państwo Krawczuk z Hajnówki. Hajnówki przyjechali do nas w tą niepogodę. Wielkie ukłony, wielkie brawa. No, nie dali nam szans dzisiaj na tym krótkim odcinku. Gratuluję od razu puchar. Dziękuję bardzo. Gratuluję. Dziękujemy. Wiem, że pan Eugeniusz, Szymon, pani Elżbieta, Szymon i pan Eugeniusz Krawczuk.
Komendant biegnie, drodzy panowie, także można kibicować. No to ostry finisz jest. Drodzy państwo, mimo deszczu, jakieś brawa by się przydały, kto ma ręce wolne od parasolek. I mamy zwycięzcę, jeżeli mnie wzrok nie myli, Łukasz Bobacki, tak? Komendant i burmistrz Urażna, pan Jacek Halicki na drugim. I jeżeli dobrze widzę, pan Andrzej Zieniewicz, trzecie miejsce. Ależ trójka, no, ho, ho. Pan Głowacki, komendant policji, posterunku policji w Łapach. Pan Halicki, burmistrz Suraża i pan Andrzej Zieniewicz, laureat nagrody Podskarbiego Włoszka. Ósemka i siódemka. Czyli pianka i Marcinowicz, Hania, Krzysztof. Pan burmistrz, panie burmistrzu, wielkie gratulacje. I panie Wiesławie, ukłony, wielkie gratulacje. Jeszcze czekamy na pana komendanta, tak? Pana Łukasza. Przewidzieliśmy pukary w kategorii kobiet i mężczyzn w biegu z VIP-ami. Kobietę, dziewczynę mamy jedną. Hanna Marcinowicz, także puchar odbierze pani Hania Marcinowicz. Gratuluję panu. I teraz już kategoria mężczyzn. Panie Andrzeju, zapraszamy. Miejsce trzecie, pan Andrzej Zieniewicz. Nachodzę dzisiaj, ale dziękuję. Jeszcze raz gratuluję. No, młody człowiek. Miejsce drugie, pan Sławomir Halicki. Panie burmistrzu. Pan Sławomir Halicki. Jeszcze raz serdeczne gratulacje. Puchar wręczy pani Małgosia Kuczynko z Ośrodka Kultury Wielce, oddana naszej sprawie kulturalno-sportowej, i mistrz biegu z VIP-ami, drodzy państwo, komendant posterunku policji w Łapach, Łukasz Głowacki! Jeszcze raz serdeczne gratulacje. Drodzy państwo, dwa biegi mamy taką jako przystawkę chyba za nami. Przygotowujemy się do biegu głównego. Trasa 10 km wiedzie dookoła Juchnowca Dolnego i w okolice Wólki. Dwa okrążenia, niemal bite 10 km. Witam serdecznie. Oficjalne otwarcie już było, ale jeszcze raz powiem, że pierwszy bieg Konopielki został otwarty, bo nie wszyscy byli. Naprawdę bardzo sympatycznie. Bardzo mnie cieszy, że tyle osób zgłosiło się do tego biegu, a w szczególności, że sporo jest mieszkańców gminy Juchnowiec Kościelny, również z Radnymi na czele. Także życzę samych sukcesów. Medale są naprawdę wspaniałe, warto dobiec do końca, żeby taki medal uzyskać. Także zapraszam na start. Dziękuję. Pan zarządza
Paweł Dziękowiec, jeszcze jedno wrażenie. Fantastyczny humor, dopisuje świetnie, pogoda nie przeszkadza. Cały czas krasno widzę. Poczuł jeździ, ale akurat w czasie biegu. Chyba specjalnie dla nas tutaj sygnał daje. Kolejna grupa. Gratulujemy już teraz. Jeszcze jedno okrążenie. Super. Fantastycznie. Cały czas prosto. Cały czas prosto. Jestem pełen podziwu, naprawdę. Pełen podziwu, naprawdę. Pogoda jaka jest. Wszyscy widzą, trasa trudna. Ale widzę kciuki podniesione do góry, czyli jest dobrze. Czyli jest dobrze. Woda, tak, tutaj pan prosi swój kapitan specjalny na wyjść. Wszyscy jesteśmy kibicami tutaj. Ci, którzy nie biegną oczywiście. Prosto, cały czas kierunek, brama. Super! Miła! Rozciągnął się kretem, cały czas prosto, drodzy Państwo, kierunek brama, tak jak zaczynaliście. Możemy prostować, nie robi każdy kolega, jakiś przesadzam. Prosto, panowie, cały czas prosto, w bramę, kierunek druga brama. Ty mówią? Kakany? Może ma jak? Mocno, widzicie. Niektórzy skręcają, ale to wynajmniej nie jest powodu podania trasy. Ale gratulacje za to jedno okrążenie. Chciałbym tą fotkę zobaczyć. Pozdrawiam sąsiada wójta. Kolejni zawodnicy. Brawo! Proszę, to pani Ewa Luła!
Brawo! Piąte miejsce w pierwszym biegu Konopielki, w biegu głównym na dystansie 10 km zajęła pani Wioletta Leżanka. O, właśnie. Tak przekażę na ręce żony, przekażę gratulacje. I podpisik w imieniu żony. Podpisik prosimy oczywiście. Czwarte miejsce pani Agata Lisowska. Jest pani Agatka. Pani Agata Lisowska, czas 47 minut 32 sekundy. Brawa dla pani Agatki. Pani Agatko, podpisz. Trzecie miejsce i tutaj już podium razem z nagrodą rzeczową puchar. Puchar wręczy wójt gminy Chłowiec-Kościelny pani Monice Suchar. Pani Monika Suchar, czas 47.07. Powiem tak, za piąte miejsce nagroda rzeczowa to był sprzęt sportowy, czwarte odtwarzacz MP4, miejsce trzecie nawigacja samochodowa. Miejsce drugie, pani Anna Gosk. Pani Ania Gosk i puchar z rąk Krzysztofa Marcinowicza, wójta gminy Chłowiec-Kościelny. Drugie miejsce to fachowy zegarek, to się nazywa pulsometr. Pani Anna Gosk. I uwaga, dadam pierwsze miejsce. Drodzy Państwo, Konopielka 2013, pani Beata Lupa. Pani Beato, zaczynamy od nie pucharu tym razem, a od wieńca. Pani Renata Kowalik przygotowała taki wieniec, Konopielki. On nie będzie przechodni, bo w następnym roku przygotowujemy nowy, ale to jest nasza Konopielka, spójrzcie. I certyfikat, Konopielka 2013, zapraszamy panie do naszej gminy, do naszych biegów. Tutaj panie będziemy gloryfikować, chełpić i podkreślać ich wartość, urodę i piękno na każdym kroku. Wójt gminy teraz puchar. A pierwsze miejsce, drodzy Państwo, to tablet. Myślę, że niezła nagroda. Jeszcze raz, pani Beata Lupa, serdeczne gratulacje. Czas 39.13. Dobry? Miejsce piąte w kategorii mężczyzn. Andrzej Godlewski. Andrzej Godlewski, gratulacje. Miejsce czwarte, Karol Krzyżanowski. Zapraszamy pana Karola. Karol Krzyżanowski, nagrodę wręcza zastępca wójta gminy Chłowiec-Kościelny, pani Mirosława Jaroszuk. Miejsce trzecie, podium. Karol Hołowienko, jeżeli dobrze pamiętam, pan Karol Surasz, tak? Surasz, pan Karol w ostatniej chwili się zgłosił i fantastycznie pobiegł. Czas 34 minuty 51 sekund. Godlewski Andrzej 35.19, a Karol Krzyżanowski 35.10. Puchar, nagroda rzeczowa. I miejsce drugie z czasem 34 minuty 33 sekundy. Zapraszam na scenę
pana Rafała Rusiniaka. Rafał Rusiniak. Rafał Rusiniak, czas 34:33. Szybszy był tylko, drodzy państwo, Bogusław Andrzeju. Miejsce pierwsze, Bogusław Andrzeju, czas 34:27. Mówił tak na gorąco na mecie, że nie jest do końca z tego czasu zadowolony, ale w przyszłym roku będzie lepiej, tak? Gratulacje, panie Bogusławie. Puchar, tablet wędruje w pańskie ręce i książka specjalną dedykacją od pani Renaty Kowalik. Drodzy państwo, najlepsi zawodnicy biegu głównego na dystansie 10 km pierwszego biegu Konopielki.